Dzień dobry, co robisz? No, co to jest? Będziesz paintował czy układasz? Układasz, tak? A będziesz jeszcze malował czy nie? Już skończyłeś? Nie skończyłeś ani nie zacząłeś, tak? Pomalujemy? Cześć kochani, witam was bardzo gorąco w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest już czwarteczek. Jesteśmy już po pieczeniu, po gotowaniu, po jedzeniu, po piciu kawy. Jest godzina 10:30, Adam poszedł przed chwilą do pracy. My mamy już banana bread zrobione, spaghetti na obiad zrobione, dlatego że potrzebowałam dogotować dla chłopaków do pracy. I pomalowałam się, trochę ogarnęłam i Johna świruje. Teoś był taki zmęczony jakoś, że śpi, a Johna znowu spał do 9 rano, co jest niespotykane w jego przypadku, więc będziemy się pewnie tutaj długo zabawiać razem. I na razie nie mamy planu w sumie na dziś. Nic nie musimy z targetu, nic nie musimy podbierać, nie musimy gotować, nie musimy w sumie robić wiele rzeczy. Ale wiecie, u nas to jest tak, że z każdym dniem to nigdy nie ma zaplanowane, a różne pomysły wychodzą. Także zobaczymy. Zapraszamy was na dzień z nami i mam nadzieję, że się spodoba. Tak? Cześć! Jakie auto? Widzicie, jest wystarczająco ciepło, bo mało lat przyszedł w piżamce jeszcze. Przyszło mi Nespresso i powiem wam, że super czas, bo pisało mi, że 2 dni temu ma przyjść. Wczoraj sprawdzałam, pisało, że miało przyjść dzień wcześniej i że jest w drodze, a dzisiaj już mi dostarczyli i fajnie, bo akurat mi brakowało. Dzisiaj Adamowi musiałam robić już espresso tylko, a sobie zrobiłam tą dyniową pumpkin kawę. A już naprawdę nam się znudziła, bo nie jest taka najpyszniejsza. Także otwieram i zobaczymy, co tam mi przyszło, bo już nie pamiętam. Właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką, która mieszka we Francji i rozłączyło nas, także chciałam ci tylko dać znać, że nie rozłączyłam się jak Han, tylko mi po prostu bateria padła. I w międzyczasie, jak żeśmy sobie rozmawiały, to właśnie mi podrzucili Nespresso. I zapomniałam kompletnie, co zamówiłam, ale już widzę. Zamówiłam sobie te Alto Dolce, bo one są duże i robią taki duży kubek kawy. Caramel Cookie, bo to z Adamem lubimy, wanilę też lubimy. Potem zamówiłam espresso dla Adama, 2 espressa i potem Stormio. I Venturo Stormio, 2 Stormio, okej, okay, Stormio to są zwykłe kawy czarne, jakiś tam taki zwykły smak. Także super, cieszę się, perfekt czas. A rano już zrobiłam banana bread i jak widzicie już jest rozkrojony i już był pałaszowany przez... No słuchajcie, nam dzień ucieka fajnie, ja sobie już zjadłam zupkę cebulową, którą wam pokazywałam w wczorajszym vlogu, bardzo pyszna wyszła, minimum roboty. Multum smaku. Trochę też tego banana bread, który rano zrobiłam, podjadałam. Teraz Johna poszedł na drzemkę, a Teoś tak w sumie przysypia, nie przysypia. Widać, że jest zmęczony, ale wiecie, walczy ze mną. Nie chce mi dać chwili spokoju. I co? Po drzemce może gdzieś wezmę chłopaków, czy to na spacer, czy nie wiem, może mleko muszę kupić, czy coś, sama nie wiem. Nie chcę siedzieć w domu z nimi, więc zobaczę. Miałam koleżankę, która mieszkała tutaj niedaleko, a teraz się przeprowadzili dosyć daleko. I zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy chciałam coś zrobić, ja nie wiedziałam co, to wiecie, pisałam do niej, co robię, ona też ma 2 chłopców i jeździłyśmy sobie do parku, a teraz nie ma za bardzo co. Wczoraj były u mnie moje siostry, może dzisiaj też mają czas i chcą się gdzieś wybrać do jakiegoś pobliskiego parku, zapytam. A właśnie jak chłopaki zasną, to ja trochę nadrobię YouTube, może trochę poskładam vloga i co. I w sumie cieszę się, że mamy taką rutynę. Adam tą rutynę trochę ze mną wywalczył, bo zawsze mi mówił, musisz robić wszystko tak samo codziennie. I robimy tak samo z Johną, on o danej porze zawsze idzie do góry na drzemkę, zawsze tą drzemkę bierze. Teoś jest co prawda inny, bo jest mniejszy, no ale wiecie, też w miarę mamy go opanowanego, także ja mam takie momenty w dniu, gdzie mogę nadrobić swoje rzeczy. Ja gotuję mniej więcej jak oni tutaj są obaj, czy to jak śpią, czy jak nie, bo mam otwarty, jakby otwartą kuchnię na cały pokój, na wszystko tutaj, co mamy na dole, więc ja ich widzę z każdego kąta pomieszczenia. I dlatego jak właśnie jest taki czas, gdzie oni śpią, to ja nie muszę stać w kuchni i nadrabiać gotowania, sprzątania, czy tam prania, bo takie rzeczy to sobie zrobię, jak jesteśmy wszyscy tutaj na dole. No i co? Właśnie pranie zrobiłam, wyprałam Teosiowi ten bujaczek, na którym się buja. Zabieramy się za dalsze życie, jest 2:20, sporo czasu zanim Adam wróci do domu. Wolę jak chodzi na 7 rano, co prawda nie fajnie tak wstawać, ale wtedy o 3 wraca i mamy całe to popołudnie dla siebie. No nic, odezwę się do was, jak się coś tutaj u nas będzie działo. Teraz jest tak zwany nap time, idziemy odpoczywać wszyscy. Gdzie idziemy? Popatrzcie, co się stało. Wydarzyła się piękna pogoda. Biorę chłopaków, lecimy szybko, bo obiecałam Adamowi, że mu kawkę przywiozę. Więc kupimy co? Kupimy tatowi kawę? Tak?
Tak? Idziesz z tamtej strony? Ale nie biegaj. No widzicie, taką jesień to ja mogę, bo jest słoneczko, jest wiaterek, jest świeżo, jest pięknie. Nie to co wczoraj. Jedziemy szybciutko. Wiecie co? Powiem wam, że jesteśmy na tym skrzyżowaniu, na którym Łukasz miał wypadek. Mówiłam wam o tym dwa vlogi temu. I popatrzcie, chyba kolejny wypadek, bo tu jest pełno policji. Widzicie, nie wiem czy zobaczycie na kamerze, ale wszystko błyska. Zaczęli ustawiać te... już słupki. Coś się tu stało. Zobaczymy. No jednak był wypadek. Tam jest auto roztrzaskane. Także nie jest ciekawa sytuacja. Trzeba uważać. Łukasz jechał jakby z drugiej strony. Tak naprzeciwka nas. Także ten samochód, który jemu wjechał, to był na tej linii, na której jestem ja. A tutaj popatrzcie, jest kolejny wypadek. Nie ma żartów. Nie wiem, czy to taka pora, czy coś, czy po prostu jakieś nieszczęśliwe dwa dni. No i co? Jak zwykle, klasycznie dyniowa, pumpkinowa kawka. Jedziemy do Adama do pracy zawieźć dla niego i dla jego kolegi z pracy i po prostu rozrywamy się trochę, bo Johna wziął drzemkę, teraz to śpi w samochodzie. Jestem trochę wstrząśnięta tym wypadkiem, no ale wstrząśnięta, wiecie, jestem w sumie tak trochę przestroga, nie, jak dla każdego, że jednak nie ma żartów i też tak, ja wiecie, nagrywam na przykład z daleka, ale moja kamera jest taka, że ją po prostu ścisnę w ręce jak długopis, więc ja nie widzę, co nagrywam, ja po prostu trzymam i z nad ręki wystaje mi kamerka i czasami właśnie w domu patrzę, co nagrałam i wtedy się okazuje, czy ja naprawdę coś nagrałam, czy nie, bo w takich sytuacjach czasem nie widzę. Big lollipop! Okej, okay, Starbucks kupiony. Miałam się wstrzymać i miałam sobie nie kupować, powiem wam, ale jakoś mnie tak nakorciło, mówię sobie, jest jesień, jeszcze to słońce dzisiejsze, ta pogoda, także jest Starbuś i dla mnie. Jedziemy szybko do Adama do pracy, mamy może 3 minutki stąd, no i wracamy do domu, nie ma za bardzo co innego do roboty, ale chcieliśmy chociaż na chwilę się wyrwać, bo Johna się obudził, także żeby nie siedział w domu. Nie wiem, czy widzicie, ale Adam tam siedzi i coś robi, udaje, że pracuje. Muszę mu wysłać SMS-a, że jesteśmy, bo nas nie zauważył. Albo mu zadzwonię. Zobaczył nas! Haha, i kiedy tatuś? Powiedz... Teoś tak płakał. Człak duży? Dobra. Pa, tatuś! Bye! Będzie krad jedzie, okej? Okay? Later, okej? Okay? Bye, love you! I patrzcie, zapakowałam Adamowi banana bread, który robiłam rano, do tej kawy. I teraz właśnie wyciągam klucze z torebki i wyciągam banana bread, który zapomniałam mu dać. Także skleroza do potęgi, no trudno. Schowam do lodówki, będzie miał na jutro. Mama Polka wróciła do domu, nie ma jedzonka dla syna, więc zrobię mu szybko w tym airfryerze, który mamy, zrobię mu szybko frytki ze słodkich ziemniaków. I powiem wam, że nigdy mu nie dawałam frytek ze słodkich ziemniaków, to się dowiemy, czy się pozna, czy nie. Ale jak dla mnie słodki ziemniak jest pyszny. Dałam trochę soli, trochę pieprzu, wrzucimy na ustawienie frytek i myślę, że wetnie, że zje. Okej, okay, kochani, u nas dzień trochę przeleciał, Adam wrócił z pracy, zjedliśmy kolację, daliśmy dzieci do spania. Ja się teraz idę ogarniać, idę się kąpać, będę składać vloga. Chciałam tylko opowiedzieć o naszym mietku, bo my u góry mamy dywany i chciałam wam powiedzieć, że te odkurzacze, przynajmniej ten, który my mamy, on fajnie zbiera na dywanach i działa bez problemu, tylko że ze względu na to, że ja go na dywanie nie używam tak często jak tam na dole, na tej naszej podłodze, to on po prostu potrzebuje po pierwsze dłużej pojeździć, po drugie, żebym go ja go muszę wypróżniać ze 2-3 razy podczas tego, jak on sprząta. Daję mu tak 30-40 minut, niech sobie pojeździ co najmniej. A to są tylko dwa pokoje i mały korytarz. Ale trzeba go wypróżniać, bo jest tych śmieci więcej, no ze względu na to, że rzeczywiście rzadziej tutaj go puszczam. I też mówiliście, że on... Macie wrażenie, że te odkurzacze nie zbierają wszystkiego. Ja chodziłam za naszym i też miałam takie momenty, że chciałam już coś sama podnieść, bo mówię, kurczę, ominął, ale zostawiałam i on jak jednym razem nie przejedzie, to on potrzebuje trochę czasu, on wróci w to miejsce. On ma jakoś tak, nie wiem, rytm swój, ale jeżeli jeździ wystarczająco długo, to on zahaczy praktycznie wszystkie miejsca, tylko potrzebuje czasu. No nic, żegnam się z wami, idę się kąpać, ogarniać, złożę tego vloga i widzimy się już jutro. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.